teraz będą próbować od postumentu oddzielić samą figurę. Wchodzi mi w kadr, dobrze? Pan tu wchodzi i dać pana w kadrze, proszę pana. Proszę trochę w prawo. Żeby kamurki, ale ja pana widzę, no. Chce pan być w głównym planie? Pomorskiej telewizji narodowej? Szczelina się zrobiła, za chwilę dźwig go uniesie do góry. Powoli, powoli
ksiądz Jankowski będzie od kiedy został odsunięty. Jest to pomnik. O, tak dobrze, tak będzie lepiej. No, silna grupa z łomami podważa. Wszystko na prawie łoma się opiera. O, już się buja. Czyli już może drzwi podnosić, bo się już buja. Jeszcze jedna śruba trzeba, ale spuściła. Dobra, już poszedł do góry. Poszedł do góry. No i teraz pójdzie na samochód. Śruby były porządne, długie, dlatego ciężko było wyjąć teraz. Już idzie na linię ładunkową. No i za chwilę pomnik będzie położony na skrzyni ładunkowej. No i teraz już będzie należąca. Operacja została zakończona. Ksiądz Henryk Jankowski teraz będzie przetransportowany na inne miejsce. Z tego co powiedział Karol Guzikiewicz, pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego będzie postawiony w innym miejscu. No, Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności na Stoczni Gdańskiej i też radny sejmiku pomorskiego twierdzi, że miejsce dla księdza Jankowskiego będzie. Polska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński dla was spod piedestału już tylko pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Bo piedestał też pewnie zabiorą. Jest tam Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności, widać ten w okularach. I policja też. Dziękuję. I pozdrawiam z Gdańska. Sławomir Ziembiński, kandydat do Rady Dzieci Stoki aktualnie.